Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecho, to jest Lone Survivor Day 11. Kurczę, dzień 11. Angielskiego tak, to jest dużo przecież. Then do much good. No kurczę, to już sen ci nie pomaga? Serio? No, to troszeczkę przerąbane, ale dobrze, na szczęście. Lustro zaprowadzi nas od razu w miejsce, gdzie powinniśmy się znaleźć. Czyli co, wezmiemy windę na górę, licząc, że maszkara będzie na tyle chętna, żeby tam wejść, że będzie spoko. Starving! No, coś tam się znajdzie na twój głód. Albo nie? A nie, sorry. O, tu wyżej. Dobra, masz te krakersy. Tak, crispy, crispy. A jeszcze Akid, wiesz co, w sumie? No dobra, spójrzmy najpierw na nią. Irradiate that. There's no other way. This is still an orange. Nie, to może lepiej nie. Cheese and crackers, bottled milk, delicious ham, instant coffee, no sporo tego mam. Ground espresso, no przecież kurczę, brakuje tylko wody. Dobra, cheese and crackers. Ale nie mogę serio tego połączyć z plasterkiem sera. Nie pasują do siebie, jasne. Już to wierzę, ale dobra, dziabnij sobie, need water. Co, mleko? Jak tam? A, boli. No ale jest w żołądku. Boring. No i co z tego, że boring tej? Aha, tutaj po prostu. A. Okej. Okay. Jest i winda. Tu mogę iść w lewo jeszcze, chyba. Pewnie, że mogę. No, ale gdzieś wtedy wyjdę. Aha. Dobra, no to walimy. Push call button. I hope this works. Nie myślę, że tutaj przyjedzie. Dobra, nie mogę się ruszyć. Teraz nie wiem, gdzie uciekać. No będę musiał w lewo chyba. No. Zjeżdża na dół. Nie myślę, że się otworzy i tam będzie to monstru. Damn, what was that? Serio, coś się stało? O kurcze, oh no. Oh no. Oh no. To w lewo, tylko w lewo. I need to run! W lewo, pewnie, że w lewo, nawet w sumie w prawo mogłem. Aaaa, no! Nie, nie mapy, teraz to tam! Aha, dead. I'm fucking. Nie, dobra, ci nie jestem martwy jeszcze, ale już naprawdę niewiele brakuje. A pierwsze drzwi, jakie będą moje. Takie będą wejść, to wejdę. A w ogóle najgorsze jest to, że ja nie wiem teraz tak właściwie gdzie jestem. Co jest przede mną? W sumie ważne jest to, że to monstrum jest za mną, ale kurczę, a przede mną się pojawi chociażby ten przy... O, widzicie tam na... Jest coraz bliżej, naprawdę cisnę do przodu jak mogę, tu! Dawaj! Nie wiem gdzie teraz. Nic nie widzę. Co jest? Co, zginąłem? O, nawet nie wiem kiedy. Może tam nie powinienem wchodzić, ale dobra, teraz już wiem, że trzeba uderzać mocno. Mocno w lewo. Chyba, że z racji tego, że tu praktycznie zrobiłem save, a no nie opodal, to może spróbujemy tam polecieć w prawo. No to by skróciło o wiele trasę i też podejrzewam, że tam by nie zmieściło się to monstrum. Dobra. Look deeply into it? Of course. Przecież zależało na teleporcie. Dobra. To po ciemku damy radę przejść. Okej, okay, winda. Poczekajmy sobie troszeczkę na to, co się tam wydarzy. Nie, ale że złapał przynętę, to jest w ogóle zastanawiające. Co jest takiego ciekawego w otwierającej się windzie? Nie wiem w sumie, ale rozumiem, aby podszedł do niej, zobaczył. He, no podjechała winda, dziwne. Ale że wszedł do środka, zamknął drzwi, wcisnął guziczek, żeby... No nie wiem, w sumie guziczek, żeby zjechała na dół, to wcisnąłem ja. No ale kurczę, czemu wszedł akurat teraz? Dobra, my wiemy już dobrze, co to jest i serio spróbuję polecieć w prawo. Ale to się może źle skończyć, więc przygotujcie się na szybki restart ewentualnie. Need to run! Aha, nie w tą stronę. Dobra, faktycznie tutaj trzeba biec. Tup, na pełnym speedzie. No chociaż widzicie, postać tylko kroczy. Ej, a może bym flarę zastawił, to by mnie zostawiło to monstrum w spokoju, ale kurczę, widzicie, dogania mnie. Mogę lecieć ile sił w nogach, ale naprawdę on jest coraz bliżej. Kurczę, dobra, spróbuję wejść w to samo miejsce, gdzie wszedłem poprzednio. Oj, czyli tutaj.
co w lewo? Nie. O shit. O shit, nie wiem gdzie jestem. Dobra, ciu, gdzieś. Gdzie? O shit. No. Dobra, otwórz mapę. O kurde! O, no, leave me alone! Zostaw mnie w spokoju. Ale dobrze jest to, że on, jak on atakuje, to zwalnia i chyba nie zadaje mi obrażeń wtedy. A w sumie może zadaje. Dobra, chyba dobrze. Not this way. No, on dalej jest za mną. Słyszę tu panie, dobra, czyli ja się przemieszczam, fajnie, ale... Jezus, był tu już za mną? No co jest? O, dead. To właśnie jest. Nie? Serio, teraz muszę przygotować sobie drogę ucieczki jeszcze zanim wezwiemy windę. No innego wyjścia nie ma, bo teraz podejrzewam, po prostu muszę dostać tam, gdzie ta maszkara była na samym początku. Dobra, to najpierw przenieśmy się w dobre miejsce, żebym miał odpowiednią mapę i wgląd w nią. A później co no, obierzemy w moim zdaniem najlepszą trasę, choć pewnie pomylę po drodze, bo głównie biegamy w ciemnościach. A, hungry. Poprzednio nie zdążyłeś zgłodnieć, więc co jest? No. Dobra, no to wiesz co, w sumie faktycznie lepiej się będzie posilić zawczasu. Czyli dawaj te krakersy. Dobra. Teraz tak. To nie tak, w dół, lewo, góra, lewo, góra, prawo. Shit. No dobra, ale dobrze chyba leciałem do tej pory. Później wejdę na korytarz, to w prawo. No ki, teraz kozie śmierć, lecimy dalej. Dobra, ale to wam przewinę, jak on zjeżdża, bo to troszeczkę czasu zajmuje. Ha! Winda ekspresowa, jak się okazuje. Nie, dobra, szybko. Wstawaj z kolan, bo on już wychodzi. Przydałoby się już biec. Ach, cholera, co to musi być za monstrum, że potrafi w ten sposób rozwalić drzwi od windy. One są takie znowu, kurczę, mało trwałe. Przecież to nie żadna sosenka, to nie nawet dąb, który jest wiadomo twardszym drzewem. Nie, no, może, jeżeli można tak to powiedzieć, to twardszym. Ale sorry, tam jest po prostu metal, on się przedał przez niego, aby to, kurczę, była kartka papieru. Dobra, tu, lewo, prawo, kurde, dobra. Cofnąłem się. Znowu, już skopałem. No i no, żadne demny. Tu. Kurczę, boję się rzucić okiem na mapę. Nie, dobra, ale jak będę mijał to pomieszczenie, też ten korytarz, o shit, ale szybki. Jak będę właśnie ten korytarz, to wiem, że później muszę się udać w prawo. Okej, dobra, to nie ma co czekać, serio, na niego. To lecimy dalej. Naprawdę bym się nie... O, tu w prawo, tak? Dobra. Tu? Nie, tu na pewno nie. A może? A może to właśnie tam trzeba było iść? Nie, chyba nie, chyba nie. Bo nie jest źle. Biegnę dalej. Gdzieś jestem. Tu nie, to na pewno będzie zamknięte. Tu? Cholera wie. Tu jest dziura, no to pięknie. Nie, to w żadnym wypadku nie było tu. Ani tu. Może tu? Shit, no ale nie z powrotem. Ej, nie wiem teraz gdzie jestem. Totalnie się zgubiłem. No teraz, że głodny jesteś? Serio? O kurczę, chyba zupełnie się cofnąłem. O fuck. Gdzie jestem teraz? No dokładnie, tu gdzie są te wszystkie inne pomieszczenia. A co no, wejdę teraz to maksymalnie z prawej. Czyli tu. I zginąłem. Tak po prostu. Widzieliście to? Przecież to chyba tam nic nie było widać, więc nic nie widzieliście. Zabiło mnie nicość, moje błądzenie mnie zabiło. Kurde, jeszcze raz. Dobra, rzut oka na mapę, ostatni raz. Dobra, tam już jestem za tym korytarzem, gdzie są te wszystkie otwarte przejścia.
przy pierwszych lepszych drzwiach wtedy będzie lustro. No i wtedy zostawię to monstrum za sobą. To nie jest głupi pomysł, ale jeżeli by były zamknięte, a jest duże prawdopodobieństwo, że będą, to lecieć dalej do samego końca, a następnie odbić w prawo. No dobra, kit. Lecimy. Nie, serio, ale przydałaby się inna możliwość zeskipowania tego niż po prostu w drodze edycji. Dobra, do końca. I tak nic nie widać. Mógłbym teraz latarkę włączyć, ale to jest tylko marnotrawstwo baterii, zupełnie niepotrzebne. Widzimy to monstrum, wszyscy dobrze widzimy to monstrum. I nawet szczerze, jak na Sprite 2D, to ładnie wygląda. Choć oczywiście widziałem lepsze, zdecydowanie lepsze. Zajesz błąd? Zawsze mi się kurczę myli. Ten kierunek, tu. Dobra, lewo. To jest pomieszczenie ze wszystkimi innymi pomieszczeniami? Nie, jeszcze nie. A to dziwne akurat. No dobra, pamiętam, że... O kurde. Zawsze się przestraszę, jak on tak wybiegnie szybko. Nagle znienacka. No dobra, pamiętamy, że po tym korytarzu w pierwsze drzwi, bo tam jest lustro. Ale kurczę, naprawdę wydaje mi się, że mogą być zamknięte. Czyli tu. Tu, w te. Not this way, no. Do samego końca, czy będzie jakieś wejście? Do samego końca. Tutaj w lewo, tym razem w lewo. Tutaj. Prawo. Były zwłoki, nie ma zwłok. Może lecimy dobrze? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Serio? Okej. Dobra. Tak jest! Na górę, szybko. Jest, i go tutaj już nie ma. Boże, leci za mną. Jezus. Need to eat. No w sumie, można by coś zjeść. Dobra, tylko co? No kurczę, te krakercy cały czas są, no to jedzmy. Nie, ale jest szczęście, że ta maszkara za mną nie chodzi. Dobra, tylko tak właściwie. Aha, tam powiadacie. Czy to będą te, czy te drugie? Dobrze wybrałem. Teraz tak, widzicie jakąś maszkarę może? Nie, ale dobra, to już mogę wejść w takim wypadku. Pewnie, że mogę. Jakieś drzwi, ale jeszcze lustro. Dobra, najpierw sprawdźmy. Aha, to są kolejne drzwi. I całkiem fajna nuta wpadła teraz w tło. No dobra, ale chodźmy dalej. W sumie dobra. Sprawdźmy jeszcze to. A tutaj to blokowało jakieś mięcho tutaj przejście chyba, tak? Z tego co pamiętam. Ale okej, chodźmy tu. I can't believe. I made it. At last. Maybe it will do me good to be outside. Then again, maybe it will kill me. I don't really care to be honest. I'm rotten in there, like those things. No w sumie lepiej zaczerpnąć tutaj świeżego powietrza, które wcale pewnie nie jest takie świeże, zważywszy na disease, czyli chorobę, która pewnie drogą kropelkową się też przenosi. Ale też maksymalny beton. I to by też tłumaczyło zasłonięte usta bohatera. Well, it's time to go! A co, serio? Outside? Na zewnątrz już? Chyba nie mówcie, że to już jest koniec. To będzie niemiła informacja. Że praktycznie gra dopiero zaczęła się rozkręcać. 33rd Street. Nie mam mapy tego rejonu, ale coś tu leży. Mały kluczyk. Fire escape key. Tutaj? I think it's rusted shut. No way it's gonna open. No to musimy iść w drugą stronę w takim wypadku. Oj. Maszkary? Look at window. Z chęcią. Czy tam ktoś jest w środku? Guns and ammo. No jeżeli ktoś przeżył, to może tam jest. Dobra, tu mogę... A, hide tylko. Okej, dobra, są mi maszkary. Ale to może po kolei w takim wypadku. Może po kolei wszystkie drzwi sprawdźmy. Spoczynając od tych. I can't get in this way. Tu na górę. Z schodami. Use the fire escape key. I'll get rid of it now.
O, jak miło. Ale dobra, ale jeszcze nie chcę wcale tutaj iść. Tu mogę? Wiesz, że mogę, ale przydałaby się jakaś mapa, serio. I have a bad feeling about this. Dobra, podnieś cokolwiek I can see. Dobra, Sleepy Cat Comic. Man, this makes me laugh. Dobra, niech cię bawi ile chcesz, ale... Ten potworek nie da mi przejść dalej. Kurde, mogę go spróbować zastrzelić. Ile mam? 10 i nic więcej. Ha, ha, ha. Autentycznie nic więcej. No dobra, ale cofnijmy się jeszcze. Zobaczmy dalej, co jest. Może tutaj? A, tu się mogę schować. Ale właśnie, moment, moment, moment. Czy on też je tym brzuchem? Znaczy nie, w sumie to nie jest na wysokości brzucha nawet. Choć brzuch się otwiera. No, kurczę, taki strzał w... Ło, co to jest? A, nie mam flare. Fuck. A co, no, strzelać mu w plecy? Okej, dobra. 4, 5, dead. Ale pytanie jak długo, no kurde, no nie, fuck, jeszcze żyje. Dobra, czyli, o kurde, dużo strzałów potrzeba, żeby zabić chociażby jednego. I mi zostało 3. Wow, no to pięknie. Ewentualnie jedną maszkarę jeszcze jestem w stanie zabić, ale może nie będę musiał. A może faktycznie, może tu coś znajdę. Otwarte. Cholera, ale broni wszelakiej. Dobra, to musi zginąć. Bam. 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 Jest. Super, look at weapons. Let's see. Too big, too risky, too noisy, too messy. Nothing here for me. Czyś ty, kurde, zgłupiał? Serio? Dobra, ale pistolety to już bardziej na twoją kieszeń, czyż nie? Mine is fine, thanks. No... Kolej, serio? Tutaj widzę shotguna, tam widzę jakieś, kurcze, submachine gun jakiś jest, jakieś UMP, albo MP5 nawet. Czy to wyżej to jest, kurde, muszkiet? No, niech możesz tego nie wziąć. A dobra, mogę tu się schować? Ej, cholera, mogłem go obejść po prostu, no ale... Tam jest też, kurcze, piła mechaniczna, no daj mi piłę mechaniczną. Not my style, no, no thanks, I prefer my handgun, no co za Webster. Nie wierzę. Ach, dobra, chociaż żeby... Is there anyone in there? Who are you? Are you still human? Yes! Thank God you're alive. Let me in. It's not safe in here. Okay, one second. Okay, na pewno jesteś żywy? No was spójrzmy. Kompletnie puste. Even if I did have something like food on him. I lost my appetite a while back. If you're dying for grub, I know where to get it though. Check out the grocery store on East Street. It's the weirdest thing, man. Someone restocks the delivery box there every day. Could even be one of those things. Still trying to go about its old routine. Freaky. Thanks for the tip, Rand. No problem. It's better than eating rats, anyhow. Yeah, I reckon it is. Okej, okay. Zbliżmy się jeszcze troszkę, może o. Hey bro, can you switch your flashlight off? Nie mam problemu. That's kind of you, bro. Dobra, spójrzmy. Thanks for saving my neck back there. What's your name? I'm Hank. What do you want from me, man? I'm not in a good state here. Well, I'm looking for anyone who's still human. Yeah. Well, about that. Już myślałem, że teraz szukasz, że to jednak nie jest człowiek. Human would barely be a word I'd use to describe myself. O cholera, serio? At this point in time. One of those sons of bitches got me, you see, man. I've been holding out as best I can, but I can feel it starting to take root. It started as out as an itch, you know? One I couldn't quite scratch, you know what I mean? Damn, I'm sorry to hear that. Czyli zaraz gościu się zamieni, więc... A ja nie mam ani kulki dosłownie w pistolecie, więc...
serio, wziąłbym jednak tamtą piłę spalinową. So you're gonna turn into one of them, huh? Is that what happens? So they say. Don't really know, to be honest. Informations? A, sorry, już przejęzyczył, do tego nie mogłem złożyć z tego normalnego angielskiego słowa. Limited on the subject. Wow, you're really in a bad way. Well, I get it too. There must be a cure. You should end it. Nie no, musi być lekarstwo. No, trzeba gościa podnieść na duchu, no ej no. I'm sure if we keep searching, somewhere out there is an antidote. There must be. Dunno, man. How do you cure being inside goddamned out? Still a survival instinct strong, ain't it? Some reason I don't wanna let go quite yet. Anyway, you can see I'm out of supplies. Nothing left to give you but ammo. Dzięki. I see you're fond of a pistol there, bro. It is good to have around. Well, that's what I'm after is pills, man. Aha, czyli to, czego on szuka, to tabletki, więc pewnie jakaś wymiana. Give me one of those blues and I'll give you a clip. How's that sound? Sounds fair to me. I think I might have a source. Okay, I'll see what I can dig up. Hang in there, Hank. Just watch out for those crazies. Let them get too close and you end up like me. Dobra, może pójść dalej. Co tu masz? Shut and bolted. Tam na pewno nie wejdziemy. Are you okay, Hank? I'm bit skittish, man. I'm still looking for a cure. Nie, serio, mam jakieś niebieskie tapsy, żeby mu dać? Kurczę, mam zieloną i mam czerwoną. Oczywiście, że tamtych akurat, o które tutaj się rozchodzi, nie mam. Nie, dobra, kochani, ale wiecie co, ja w tym miejscu muszę skończyć ten odcinek. I podejmiemy go dokładnie od tego miejsca już w kolejnym materiale, więc dzięki wam wielkie za oglądanie, trzymajcie się i pozdro, cześć, hej!